W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Na gali boksu w Wieliczce rozmawiamy z byłym młodzieżowym mistrzem świata, Krzysztofem Cieślakiem. Krzysiek, w lipcu bardzo poważny wypadek motocyklowy. O włosach naprawdę było od tragedii, od najgorszego. Minęły 2 miesiące, trochę ponad. Nie widać za bardzo tych oznaków wypadku. Rehabilitacja chyba przebiegła aż nadto pomyślnie. Nie, jestem zadowolony z rehabilitacji. Bardzo szybko, fajnie pomagają mi ci ludzie. Co mogę więcej powiedzieć? No szybko dochodzę do zdrowia. Zacząłem już treningi praktycznie po miesiącu, bo uważam, że nie mam na co czekać. No nie usiądę i nie będę płakał nad sobą, że miałem wypadek. Oczywiście to było z mojej winy. No i tyle. No chcesz już niedługo wrócić na ring 25 listopada. Prawdopodobnie będzie to w Wołominie. I wszystkich kibiców zapraszam. Ta lista twoich obrażeń w tym wypadku była naprawdę długa, bo i chyba pękła ci czaszka, miałeś coś problemy z barkiem, z czym jeszcze? Nie, to jak widać, obtarcia, duży wstrząs mózgu, pękła mi czaszka w płacie czołowym, połamałem obojczyk, naderwałem ścięgna, no i jak widać się podrapałem. No i teraz, gdy trenujesz, czujesz jeszcze te kontuzje, wszystkie urazy? No na pewno da się to odczuć, to nie da się o tym zapomnieć. No trochę czuję, na pewno będę to odczuwał. To twoje treningi to już są takie pełne obroty, już przygotowanie właśnie pod ten termin gali w Wołominie? Treningi zacząłem praktycznie od biegów, od siłowni. Chcę wzmocnić wszystkie te partie, które uszkodziłem. A kiedy wejdę w boks, mam nadzieję, że już od poniedziałku. Jak lekarze słyszą, że już chcesz wrócić na ring 25 listopada, to mówią, że to jest okej, czy jednak proponują, żeby się powstrzymać trochę? Lekarze to już w ogóle po tylu moich perypetiach, że mówią, że bym zapomniał o boksie, prawda, że to jest ciężko wrócić do tego, że poważne kontuzje, ale to tylko mówią lekarze, prawda. Ja sam wierzę, że uda mi się wrócić i że będę dalej mógł uprawiać ten sport. A nie masz w głowie takiej myśli, że teraz w walce jednak ten bark, obojczyk czy cokolwiek może się odezwać? Ktoś może cię też mocno trafić, no i po tym zderzeniu niestety z asfaltem po spadku z motocyklu też będziesz trochę mniej odporny na ciosy? No zobaczymy, jak zobaczę właśnie 25 listopada, jeżeli będę to odczuwał, że coś będę odczuwał, no to niestety będę musiał się pożegnać wtedy z tym sportem, ale jak na razie jest bardzo dobrze. Optymalnie jestem bardzo dobrze nastawiony. Myślę, że mi się uda wrócić i jeszcze pokazać kawał dobrego boksu. Do tej walki w Czarnogórze nie doszłej. Zacząłeś treningi z Piotrem Pożyczką. Z kim będziesz trenował teraz? Mam nadzieję, że nasza współpraca dalej się będzie kontynuowana. Zobaczymy. Teraz właśnie jestem. Będziemy razem rozmawiać. Usiądziemy przy jednym stole i będziemy rozmawiać, co dalej. Ty jesteś, podkreślasz to, człowiekiem wierzącym. Faktycznie chyba opatrzność nad tobą czuwa, bo była i przygoda z nożem na kadrze, było kilka wypadków samochodowych. Teraz chyba najgorszy motocyklowy z tych twoich wszystkich kolizji, a jednak dalej jesteś i dalej jesteś, no można powiedzieć, zdrowy. Nadal żyję. No na pewno ktoś nade mną czuwa. Chcę, żebym coś jeszcze może zrobił na tym świecie, żebym się poprawił. No i będę starał się być coraz innym człowiekiem, coraz lepszym i przede wszystkim sportowo być lepszym zawodnikiem. Gdzie teraz będziesz się przygotowywał? Po tym jak gwardię zamknęli, do chyba ostatniej walki przygotowywałeś się w Knockout Gymie, tak? Częściowo? Jak teraz to będzie wyglądało? Troszkę się przygotowałem na Fortach Bema, trochę w Knockout. No zobaczymy, to zależy już od mojego promotora Tomasza Babilińskiego, od moich sponsorów. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców.